Umowa pomiędzy Fabryką Broni a Szkołami Zakładu Doskonalenia Zawodowego została podpisana w obecności m.in. wiceministra obrony narodowej Wojciecha Skurkiewicza i posła Prawa i Sprawiedliwości Andrzeja Kosztowniaka. Z jednej strony mamy ten komponent, aspekt wojskowy, ale z drugiej strony daje możliwość współpracy, być może realizacji zamierzeń i marzeń tych młodych ludzi poprzez prowadzenie różnego rodzaju i spotkań, i szkoleń, i do tego pewnie jeszcze dodatkowych praktyk. Wybór Radomskiej Fabryki Broni na praktyki i szkolenia dla uczniów radomskiego ZDZ-u nie jest przypadkowy. Łączymy praktykę z edukacją. Uczniowie będą mieli możliwość dostępu do technologii, które jak gdyby rozwiną ich postawę, będą kształtować ich wyobrażenie o tym, jak funkcjonuje nowoczesny przemysł, ale głównie po to, żebyśmy mogli też współpracować w obszarach rozwijających właśnie ich postawę patriotyczną. Jak podkreśla Adam Suliga, prezes zarządu Fabryki Broni, fabryka jest nie tylko producentem doskonałego zresztą uzbrojenia, ale pełni także misję społeczną. Przyjęliśmy bardzo dużo osób do pracy, ale mając na uwadze społeczną odpowiedzialność biznesu, chcemy także dzielić się tym, co mamy, z młodzieżą i ze szkołami, ponieważ uważamy, że każdy zakład, każdy przedsiębiorca powinien dokładać się do rozwoju społecznego. Podpisana umowa o współpracy jest, jak poinformował minister Wojciech Skurkiewicz, pierwszym tego typu porozumieniem w kraju.